Dzisiaj jest Dzień Niepodległości. Tyle o nią walczyliśmy, żeby teraz to pokazywać, a nie przyjeżdżają jakieś pedały i nam tu mówią, że my nie jesteśmy patriotami, bo wychodzimy na ulicę. Celem naszego protestu było pokazanie, że nie zgadzamy się na hasła propagowane przez ONR i NOP. 11 listopada o 17 spod Pręgierza ruszył drugi Marsz Patriotów. Tuż obok, na Ławskiej Świdnickiej, grupa około 150 protestujących zorganizowała pikietę pod hasłem No Pasaran, faszyzm nie przejdzie we Wrocławiu. Demonstrujemy przeciwko tym, którzy nie tolerują innych ludzi, innych narodowości i innych wyznań. Znam parę osób, które się trzymało ze skinheadami, z jakimiś naziolami tak zwanymi i jak się poszło z nimi na piwko, wódkę i się pogadało, to się okazywało, że oni się trzymali z nimi tylko dlatego, że nie mieli co robić. Więc myślę, że tam jest paru z wyroli i to wszystko. Dokładna liczba uczestników marszu nie jest znana. Policja mówi o 600, organizatorzy Narodowe Odrodzenie Polski o 3000 osób. Na rynku pojawili się nacjonaliści, kibice Śląska i wrocławianie. Część z nich tylko obserwowała wydarzenie. Co pani sądzi o uczestnikach marszu? No podoba mi się, ale wiesz, wszystko może być, wszystko wiesz, może wszystko jest, ale żeby się, wiesz, nie było, wiesz, takiego, wiesz, żeby sklepów nie rozwalali, banków, wiesz o co chodzi, ale tak wszystko jest gitara. Nie bała się pani tu przyjść? Jak się nie bałam, ja wszędzie wchodzę tam, gdzie jest groźno, ja lubię. Na szczęście zamieszki nie przybrały takiego charakteru jak w Warszawie, ale i tu było gorąco. W tym miejscu dwa fronty rozdzielone kordonem policji rzucały w siebie zapalone race i pochodnie. W innych miejscach doszło do bujek i przepychanek, które opanowała policja. Szkoda tylko, że nie ma więcej młodych chłopaków, którzy chcieliby tutaj wszystkich, po wszystkich przebiec, a w szczególności po tych faszystach tam, co stoją po drugiej stronie, po tych z TVN-u, bo zapewne też tam stoją. Bardzo się cieszę, że było dużo młodych ludzi, przede wszystkim dużo sportowców, natomiast jakaś zadyma się tam zrobiła blisko rynku przy Świdnickiej. Obeszłyśmy obok, nie wiem dokładnie co się stało, bardziej nas interesuje Eucharystia i modlitwa za ojczyznę. Obchody rocznicowe stały się pretekstem do manifestacji politycznych i poglądowych. Obie strony przerzucają odpowiedzialność za zajścia i deklarują pokojowe świętowanie, ale nie zmienia to faktu, że ten dzień we Wrocławiu wyglądał mało podniośle. Dla Camp News Małgorzata Demendecka.